Gdzie z kartką? Pierwszy raz. Począłem z kartką. To takie krótkie świadectwa, które no nieraz pokazują, jaka jest siła modlitwy w Kościele, której nieraz nie zauważamy, ale dopiero po czasie nieraz nam to się wszystko otwiera oczy, no i widzimy pewne rzeczy. Takim przeżyciem pierwszym, którym Pan Bóg mi pokazał, to było pół roku temu. Mam takiego wuja w Jeleniej Górze, dokładnie w Piechowicach. On tam ma raka nadnercza już któryś rok, cukrzyca. No i jednak mówię, trzeba by go jechać odwiedzić. No ale tam już syn, kuzyn jego mówi, już tam nie masz po co jechać, bo tam już jest tak źle, że on cię może nawet nie przyjąć, nie? To mówię, to tym bardziej trzeba jechać. Pojechałem z rodziną. No i widzę, że w nodze lewej trzy takie dziurki miało cukrzycę, że palec wchodził praktycznie tak może z 1,5 centymetra. Gropa się leje, wszystko. Mówię, to niesamowite. No i tam modliłem się. To była niedziela. Tu oczywiście na pewno zawsze w niedzielę też zbór się modli. No i jakoś tam dołączyłem tą modlitwę, no i mówią, że to już morfinę brał cały czas i jeszcze do tego, no to nieraz to nie szło z nim rozmawiać, no ale dobra, mówię, wuja, pomodlimy się, dobra, pomodliliśmy się po tygodniu, przysyła mi zdjęcie komórką, mówi, zobacz, dziurek nie ma, wyrównało się wszystko, nie? Nawet ropa nie leciała, a nic. Ja mówię, no niesamowite. Ale mówi, wiesz co, mam jeszcze drugą nogę, która jest cała ciemna i mam termin na 16 do obcięcia stopy, nie? Ja mówię, no nic, trzeba jechać. Po 2 tygodniach pojechaliśmy tam jeszcze raz. To była niedziela, znowu zbór się modli, my się modlimy. No i pojechał na 16 do Jeleniej Góry na obcięcie tej nogi. Ja mówię, no zobaczymy, jak to będzie, ale to lekarz mówi, przynajmniej palec, ten duży albo coś, bo mówi tak ku zachęcie, żeby on nie załamywał się, żeby nie miał tą stopę obciętą. No i pojechał do tego szpitala. Na operację na stół go postawili, położyli, patrzą. Ten lekarz przyszedł, mówi, ale ta noga zrobiła się ciepła, zaczęła pracować. Stopa nie nadaje się do amputacji. Nie obcięli tej stopy w ogóle. No i jedynie jak już go mieli na tym stole, tak już tam jeszcze udrożnili delikatnie żyłkę, że po prostu było coś zrobione, no i tak to się zakończyło. Ale teraz jeszcze ta rak nadnercza też bardzo to życie uprzykrzał. No to co, no to znowu się modlimy, nie? Modlimy się tam o to wszystko. No i teraz rozmawiamy dawno z wujem, on mówi, jak brał 40 morfiny, tak bierze jedną. Mówi, może chodzić, może funkcjonować, może żyć, nie? No ale teraz drugie takie mam jeszcze następne takie świadectwo, jaką potęgą jest modlitwa w zborze. Ja to zawsze porównuję do jakby tu powiedzieć, do peletonu, który jest rozpędzony w kolarstwie i wtedy jest czym więcej, tym jest większa siła i większa moc. Przez 5 lat życia ostatnich moja teściowa to chodziła o kulach, nie mogła z pokoju do kuchni przejść. No bardzo tam bolało wszystko. No ja mówię, co zostaje? Modlitwa. Modlitwa znowu. Przyszliśmy tutaj, w niedzielę się modliłem o żonę, o siostry, o nią. I przyjeżdżam do domu w niedzielę po nabożeństwie. Godzina 13, dzwoni do mnie i mówi, Rysiu, wiesz co, przyjedź, bo mam do ciebie sprawę, nie? Ja mówię, no dobra, no to piekląca, nie, ale na spokojnie przyjedź, dobra. Przyjeżdżam tam o 16. Ona mówi, widzisz te kule? No widzę, a co się stało? One tu leżą, a ja sobie chodzę już bez żadnej kuli, bez niczego. Nie podpieram się nic. Dzisiaj chodzi na piętro u mnie w domu bez kuli, bez praktycznie no, takim rozpędzonym tempem, że
no nikt nie wie, znaczy się ona no nie jest, jest gorliwym katolikiem, jak to się mówi. Ona wie, że coś jest w świecie, że to funkcjonuje, istnieje, ale się boi do tego jeszcze przyznać, nie? Podejrzewam, że Pan Bóg ma jakiś tam plan na pewno też do niej i z biegiem czasu to się zmieni, że to pociągnie. Ale są takie zaczyny, no i no, ja dziękuję Bogu za nią. Wiadomo, też mniej problemów mam. Ale to jest coś takiego, 5 lat męki i po niedzielnym nabożeństwie, gdzie żeśmy się tu modlili też, bo podnosiłem rękę i modliliśmy się razem. To jest potęga, nie? To jest, powiem, nie do pomyślenia, jaka to jest moc i siła. Ale mam jeszcze jeden przykład. Ze mną pracuje Krzysiu Ziętek w Wodkanie. No i też 2 lata temu raka. Raka dostał, miał guza tutaj na pachwinie. Dosyć duży i wszyscy się dziwili, co on tam, ale no nie chciał wycinać. Poszedł, patrzy, no jak to się stało, rak. Mówię, no Krzysiu, no co robić? On wziął w adopcję jeszcze taką córeczkę z domu dziecka, no i on jest potrzebny. Ja mówię, Boże, jedynie co, to modlitwa, nic więcej, no bo powiem wam, 3 dni temu widziałem się z jego kuzynem, on tam przeglądy robi samochodowe i on mówi, wiesz co, od jakiegoś czasu to jest niesamowite. Rak mu odstąpił i mówi, no niebywała rzecz, nie? Mówi, coś jest, mówi, na rzeczy, nie? Ja widzę, że są modlitwy, ja też właśnie często, ja go miałem tak, przynajmniej co drugi dzień się modliłem o niego, bo mówię, no musisz żyć, bo musisz żyć do tej rodziny być, bo był bardzo potrzebny. No i jakoś tak teraz widziałem się wczoraj z nim, on mówi, no sam jest zdziwiony, no i tego, ja tam zaczynam, wspominam o Bogu, tego, nie wszyscy od razu przyjmują, nie wszyscy to rozumieją, ale wiedzą, że coś jest na rzeczy i zaczynają do tego ciągnąć, taki mały sznureczek się robi, nie? Ale jeszcze mam jedno krótkie takie świadectwo. Mamy szwagra, który też od paru lat takie dostaje jakby na przykład napaści lękowe, coś takie, moim zdaniem jakieś sprawy może demoniczne albo coś. No i leczy się psychiatrycznie w Ostrowie, nieraz dom przewraca do góry nogami. Związują go w szpitalu. No i mówię, no to przecież to może być czasami na tle demonicznym, bo trzeba się modlić. No nie ma wyjścia, no zostaje modlitwa. Spalił w domu wszystkie zdjęcia, taki tam z tą szwagierką się nie za bardzo układa. I mówię, no to 4 miesiące temu było, mówię, nic, na tapetę, modlitwa i jedziemy. I nieraz w niedzielę też tutaj modliliśmy się o niego, tak samo nieraz podnoszę rękę, nieraz modlę się w niedzielę i na co dzień. I powiem wam, ostatni raz na komunię jechał w maju i tam do rodziny, to rowerkiem rzucał, taki był naprawdę nie do przejścia. I powiem wam, minęła niedziela, tak dzisiaj, po niedzielnym nabożeństwie, modliłem się dłuższy czas też i przyszedł taki moment, że wszystko odstąpiło, odpuściło, wszelkie takie demoniczne rzeczy zgromiłem świętą krwią Chrystusa, to wszystko dałem w opiekę i powiem wam, nieoczekiwanie przyszła zmiana, nie? No, wszyscy się dziwią, mówią, jak to jest w rodzinie, mówi, przecież tyle czasu było tak źle, a teraz tak dobrze, nie? Ja uważam, że Bóg dotyka takich ludzi gdzieś w pobliżu i to tak się wszystko dzieje. Takim jeszcze jednym przykładem wam powiem, bo to tak na szybko, bo nie chcę zanudzać was tutaj za długo. Jest moja żona Justyna. Często mamy tak, że na przykład przychodzi gorączka, nic to, nic zowąd, 39 stopni, pach. No i ona mówi, to wtedy ja oczywiście na kolana, modlę się i powiem wam, niebywała rzecz się zaczęła dziać. Nieraz były takie sytuacje, że na przykład jak poszłem się modlić, pół godziny i z 39 schodziła gorączka do zera, do 36,6. I to tak gdzieś może z 10 razy
I nieraz było tak, na przykład, pamiętam kiedyś razu pewnego w pracy po południu, ona mówi, wiesz co, mam gorączkę, no, ponad 39 stopni, nie? A ja w koparce kopię po parku. Tu zamykam się, wykop, ale muszę być. No nie mogę wyjść się modlić, no bo tam, no, no nie mogę się na dwóch rzeczach skupić na raz, jak tam między kablami kopię albo gazem. I on i mówi tak, dzwonię do niej, no mówi, jest źle, no przyjeżdżam z tej awarii na Gdańską. Od razu wsiadam na kolana, bo to była popołudniowa zmiana. Siadam na kolana i to modlę się, modlę, do Boga oddaję to, żeby Pan Bóg tym pokierował. Dzwonię do niej, ona mówi, już jest dobrze, bo już pół godziny temu minęła ta gorączka, nie? I to jest takie coś bardzo namacalne, że nieraz sam się dziwię, że to tak, że Bóg tak szybko wysłuchuje nieraz, bo nieraz miałem problem, nieraz o coś się modliłem, to tak się przeciągało, a tu zaczęło funkcjonować to bardzo dobre rzeczy. Ostatnio mam taką wieść dobrą z Andrzejem Świecowym i razem się modlimy i powiem tak, no jest tam takie kółko, które mamy na przykład taki, gdzie pościmy też, modlimy się i nieraz jak ktoś ma jakąś chęć na przykład dołączenia do naszego postu, to możemy się też na przykład połączyć, że tam modlimy się wtedy o zbór w tym poście, o zdrowie, o wszystkie inne rzeczy. Ale powiem wam ostatnią tą sprawę, to jeszcze Andrzej też mi nieraz zapodaje tam takich, nieraz się modlimy o Ukraińców, takie Ukrainy, taki Włodek był też chory i tam to zaczął funkcjonować wszystko. Ale Ania ostatnio tu była w zborze, przyjechała Andrzeja córka i Andrzej też przeziębieni, chorzy. Modlimy się z Andrzejem na kolanach, to się mówi. Patrzymy na drugi dzień, zdrowa idzie do pracy, nie? Są takie rzeczy, które naprawdę no, nieraz zdziwią nie jednego, no. Ale najświeższym tematem, który jest, wczoraj mam taki jeszcze temat. Moja córka Sara ma chłopaka tam w Opolu. No i była taka sytuacja, że oni przyjechali, jechali na wczasy na Solina i Oskar przyjechał tam. Ja mówię, jak tam ojciec, bo wiedziałem, że jest chory też na nerki. Oskar mówi, o, ojciec tam 20% lewej nerki, 30% drugiej nerki. I mówi, w tygodniu ma termin, też będzie miał wycinaną tę nerkę, bo mówi, żeby druga wspomogła się, no to łączą i na tej jednej nerce, żeby wymusić pracę. Mówię, no dobra, no to pojechał, no to co? Ja znowu mówię na kolana, modlitwa. Mówię, no nie ma siły, żeby coś tam nie pomóc. Nie? Zawsze w modlitwie i w tym to jest, jak się wstawiennicza modlitwa, to musi pomóc. No i teraz przyjechali z tej Soliny i rozmawiałem z nim tam przy obiedzie, mówię, jak tam tata się czuje. On mówi, pojechał na operację. Lekarze dotykają tych nerek i sprawdzają ostatnie badania jeszcze przed. Się okazuje, że obydwie nerki ruszyły. Obydwie nerki ruszyły i mówi, co więcej, ściągnij, bo on miał taki tutaj jeszcze woreczek, taki, żeby na przykład ten mocz, żeby to odchodziło, to wszystko, to stomie, czy to się nazywa jakoś tak. I to mu wszystko podłączali i lekarze zdziwieni, bo mu załączyli, aby taki na tym, taki plastik, który łączy te rurki, coś tam, że nawet nie było innych komplikacji. No, połączyli mu i funkcjonuje normalnie, nie? I nerki działają już w dużo procencie. No i sami byli zdziwieni, nie? Ale Pan Bóg jest dobry. Ja uważam, że tu niedzielne modlitwy wspólne to jest potęga, nie? Panie, my dziękujemy za te dobre świadectwa, szczególnie za dobro, jakie okazałeś tym osobom, o których mówił Rysiek, Panie. Boże, jesteśmy Tobie wdzięczni, bo jesteś Bogiem żywym, Panie. Ogłaszamy, że zawsze byłeś dobry dla ludzi. Ogłaszamy, że zawsze nas kochałeś, Panie. Że chcesz, abyśmy
naśladowali Ciebie we wszystkim, żebyśmy byli dobrzy dla innych, żeby, Panie, ta dobroć, którą okazujemy innym, żeby ona świadczyła o Twojej dobroci, Panie, o Tobie, Ojcze. Dlatego oddajemy się w Twoje ręce. Całe nasze życie oddajemy w Twoje ręce. Pobłogosław, Panie, jeszcze ten czas, który będziemy tu spędzali przy Słowie Twoim. Pobłogosław to nasze rozważanie. Niech ono przyniesie Tobie chwałę, Panie, a nam dobro poprzez poznanie Ciebie jeszcze większe. Amen. Chciałbym tylko to powiedzieć. Wiecie, że jak Rysiu się modlił na przykład o żonę, to on tygodniami pościł. On naprawdę się... To nie była modlitwa na zasadzie tam, wiecie, wspomnienia. Także pamiętacie, taki werset jest, który mówi, wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego? Nie wiele może modlitwa sprawiedliwego, tylko usilna modlitwa sprawiedliwego. I wstawiennictwo oznacza usilne wołanie. To jest takie wołanie, pamiętacie, jak Abraham kiedyś się modlił i mówi, Panie, jeżeli tam jest 50, mówi, dobrze. No i Abraham mógł skończyć na tym, ale mówi, no nie, no 40, no 30, no 20. Pamiętacie, on się zatrzymał, a Bóg ratował jeszcze, nazwijmy to, mniejszą ilość osób. Ten pułap, który ustalił Abraham, nie zadziałał, bo trzeba było jeszcze większą łaskę okazać niż to, co prosił Abraham. Więc on co najmniej 5 razy w jednej sprawie przychodził i mówi, Boże, to pomóż w tej. Boże, to pomóż bardziej. Boże, to zaniżam jakby liczbę tych osób, które ewentualnie byłyby tam sprawiedliwe. Pomóż i pomóż i pomóż. I bracia i siostry, powiem wam tak. Ja wiem, że ja z modlitwą jest trudno. Ale z drugiej strony, jeżeli modlitwa stanie się stylem naszego życia, to jest rewelacja. Nie, że modlitwa jest dodatkiem do życia. Po prostu my się modlimy, bo takie jest nasze życie. Nie wiem, jak wy. Rozmawiacie z żonami, bracia? No i podniesie rękę ten, co rozmawia z żoną. No są, jest 3 osoby są. Słuchajcie, jeżeli mamy styl życia, że rozmawiamy z żonami, to sobie nie wyobrażamy, że wchodzę do domu i nie rozmawiam z żoną. Rozumiecie, o co mi chodzi? Jeżeli ja po prostu mam jakby nastawienie na rozmowę z Bogiem, na omawianie tego, co przeczytałem, tego, co przeżywam, na prośbę, na wołanie za kimś, to jest po prostu takie wypełnienie dnia rozmową, życiem z Bogiem. Ja sobie innego życia nie wyobrażam. Ja sobie nie wyobrażam, że usiądę i teraz będę 2 dni myślał o wymianie kafelek w domu. Przecież to jest bez sensu. 2 dni stracić na kafelki. No idziesz do sklepu, wybierasz kafelki, które ci się podobają i fachowiec zakłada. I to jest wszystko. A jeżeli ty tracisz czas na głupoty, zamiast w tym czasie sobie rozmawiać z Bogiem, no to później można nawet trafić na złego fachowca. To tak żartuję oczywiście. Fakt jest taki, że kiedy żyjemy blisko Pana Boga, wtedy wiele rzeczy się zmienia w sposób właściwy. I my musimy nauczyć się życia z Bogiem. I tak jak powiedziałem na początku, Biblia mówi o wojnach, o kataklizmach, trzęsieniach ziemi, o różnych tam rozruchach, różnych krzywdach, grzechach ludzkości. I to przez całą ludzkość biegło, biegnie i nadal będzie biec. Taka ta ciemna linia, to co jest okropne i złe. Aż Bóg zakończy losy tego świata i wszystko przywróci do podpanowania swojej woli. Zasada jest taka, że my pomimo wszystko, co się dzieje, musimy żyć w sposób właściwy. I dlatego dzisiaj chciałbym mówić o tą przypowieść o synu marnotrawnym. Właściwie to dokładnie to nawet nie jest przypowieść o synu marnotrawnym, tylko i o synu marnotrawnym, i o dobrym ojcu, i o bracie syna marnotrawnego. Dlatego, że to jest taki przekrój, to jest bardzo krótka opowieść o tym, jak żyje ludzkość. Z jednej strony pokazuje dobrego ojca, z drugiej strony pokazuje lekkomyślnego syna i pokazuje drugiego, który niby był pracowity, ale strasznie taki urażony. I może bardziej się chciałbym skupić nawet na tym urażonym sercu tego drugiego brata, bo my często funkcjonujemy jak ten drugi brat. Właściwie to takie ekstrema są. Albo idziemy w zaparte i robimy po swojemu i świadomie idziemy w grzech, tak jak ten syn marnotrawny, później wracamy jakoś tam do Boga, jeśli nam się odblokuje myślenie, że tak powiem. Ale może też tak być, że żyjemy jak ten drugi brat, niby w domu, ale ciągle niezadowolony, ciągle z kłopotami. Dlatego może przeczytam najpierw ten fragment Łukasza 15 rozdział. Bo tu jest właściwie cały ten 15 rozdział, to mówi
mówi tak, najpierw mówi o owce, która się zgubiła. Więc jak się ludzie gubią? Tak jak owce, no z głupoty. Bo owce są głupimi zwierzętami. Nie wiem, czy wiecie o tym. Że owce, jak jest myślałem, że owieczka to taka fajna, miła i tak dalej. Nie, to jest głupie zwierzę, które bez pasterza zginie. I owce muszą mieć pasterza. No jak ona się tam z głupoty gdzieś zabłąkała, no to trzeba było jej szukać. Później jest opowieść o zgubionej drachmie. No drachma jako drachma no, sama się nie zgubiła, ktoś ją zgubił. Więc są nieraz nieszczęścia czy kłopoty, na które my nie mamy wpływu. Ktoś miał wpływ na to. Tak się moneta zgubiła, tak coś się w naszym życiu dzieje, my nie wiemy o co chodzi, ale nadal jest problem. I trzeci jakby w tym 15 rozdziale temat to jest właśnie tego syna marnotrawnego. Nie wiem, całego może, a może przeczytam. Może całości nie będę czytał. Pamiętacie, poszedł do dalekiego kraju, wziął część majątku, która przypadała na niego. W Izraelu było tak, że najstarszy syn, czy pierworodny, otrzymał 2/3 majątku. I teraz ten najmłodszy, została mu jakby 1/3. I było tak, że przed śmiercią ojca synowie mogli przyjść i o jakąś część majątku poprosić, bo oni no inaczej podchodzili do prawa dziedziczenia niż my dziś. Więc ten młodszy syn po prostu przyszedł i powiedział, ja chcę mieć tutaj udział, ja chcę po prostu mieć tą część, która przypada na mnie. No i syn poszedł z tym wszystkim, zabrał wszystko, odjechał do dalekiego kraju i tam wszystko rozstroił. No wiadomo, no, pieniądze chyba dosyć łatwo jest rozstronić. Nieraz trudno się zdobywa, ale roztrwonić to naprawdę można szybko. No i jako Izraelita w końcu przystał do obywatela tego kraju, zaczął pasać świnie, co Żydzi, no po prostu to było zwierzę nieczyste, więc Żyd, który, Izraelita, który pasie świnie, no to już jest obraz upadku, czyli i w końcu jeszcze chciał jadać to, co świniom dawano. Kiedy byłem na Krecie, taka siostra Krysia pokazała mi takie, tak to wygląda jak strąki fasoli, ale to takie jest bardziej jak akacja ma takie strąki długie i mówiła, że w czasie wojny z tego syrop się robiło, ludzie to jedli, bo to jest jadane, to nie jest jakiś, wiecie, pierwszorzędny pokarm i że takie coś dawano świniom. To nie było tak, że wszystkie pomyje takie, ale to było jedzenie jakby dla siebie. On chciał również tego na przykład spróbować, jeżeli tą karnupia chyba się nazywała, ta fasolka taka na tym drzewie, więc ale mu nikt nie dawał. Czyli świnie były cenniejsze niż człowiek. Więc wpadł naprawdę w bardzo złe towarzystwo i był w bardzo złym miejscu, gdzie nie miał żadnej pomocy. No więc wejrzał w siebie. No wejrzał w siebie, to jest taki rachunek sumienia zrobić. I mówi, wrócę do domu ojca. Poproszę, żeby być jak jeden z najemników. I teraz zasada numer 1. Syn dziedziczył, natomiast najemnik był tylko pracownikiem. I najemnika można było nawet w nocy, w jakimkolwiek terminie zwolnić. On nie jest z tego domu. I on mówi tak, jestem w takiej sytuacji, że mojego ojca, nawet gdyby w każdej chwili mógł mnie zwolnić, gdybym nie miał praw, ja się zgadzam, bo ja chcę być z moim ojcem. Wiecie, to jest taki dobry obraz prawdziwej pokuty w sercu człowieka. Kiedy człowiek przychodzi i mówi tak, ja naprawdę bez Boga już nie mam nic. I ja już nie przychodzę jako ten, który ma jakieś roszczenia, jakieś prawa wielkie. Ja przychodzę po prostu jako ten bezradny, całkowicie biedny, wykończony, głodny człowiek. I powiem wam, że to jest dopiero dobra postawa przychodzenia do Boga. Nie, że ja przychodzę, ja żądam, mi się należy. Ale przychodzę i mówię, Boże, ja naprawdę widzę swoją bezradność bez Ciebie. Ja widzę swoją małość, kruchość, bezsilność bez Ciebie. Więc ja przychodzę. Wiecie, no, powiem tak, ojciec jakby po ludzku, taki ludzki ojciec, kiedy przychodzi syn z jakiejś takiej, nazwijmy, bardzo długiej balangi, imprezy, gdzie wszystko zmarnował. Przecież on nie wie, co ma w sercu ten syn. A ten ojciec wyszedł, powiedział, że daje mu szatę, daje mu pierścień, daje mu sandały na nogi. Przeczytałem sobie, że kiedyś, gdy czarnoskórzy byli w niewoli, mieli jedną pieśń, w której mówili, że jakby życzyli sobie w pieśni, żeby wszystkie dzieci Boże miały buty. Bo buty panowie nosili, a niewolnicy na bosaka biegali. I tu też przyszedł, skoro dał mu sandały, to myślę, że nie miał już nawet do obuwia. Przyszedł jak taki niewolnik, przyszedł jak taki człowiek całkowicie
zbity przez życie, przez los, przez swoje własne wybory. I to jest obraz Ojca, który wybiega do przodu i mówi: ja Cię przyjmuję. I sygnet oznaczał też niejako przywrócenie do zarządzania, czy taka ufność. I teraz, bracia i siostry, to chciałem, żebyśmy dobrze to zrozumieli, bo Bóg może każdego z nas przyjąć zawsze bez stawienia jakichkolwiek warunków. Myślę, że rozumiecie, co mówię. My po ludzku chcemy widzieć też owoce upamiętania. Dlatego każdy, kto przychodzi do Ciebie, przeprasza Ciebie, chce zmienić życie, dawaj mu szansę. Ale jako człowiek, powiedz, ale oczekuję zmian. Rozumiecie, o co mi chodzi? To nie jest inna postawa niż postawa Pana Boga, bo postawa Pana Boga jest, że przebacza, przyjmuje i ufa. Więc my staramy się. Tylko wiecie, nam po ludzku jest naprawdę dużo trudniej. Ja Wam powiem tak, jeżeli rozmawiam nieraz z ludźmi, którzy są uzależnieni od alkoholu, ja naprawdę chcę im pomagać. Ale też mówię: słuchaj, jak raz i drugi mnie zawiedziesz, ja się zniechęcę i nie będę Ci pomagał. Bo ja nie jestem Panem Bogiem, ja chyba nie dam rady. Rozumiecie, co mi chodzi? Że gdzieś jakby musimy pamiętać, że my jako ludzie mamy naśladować Jezusa, ale tak idealnie jak On, to na pewno nie będziemy naśladowali. Dobrze powiedziałem, czy źle? Wiecie, ja daję sobie taką uliczkę, że pomimo wszystkich najwspanialszych rzeczy, które Bóg nam dał, nadal jestem tylko człowiekiem. Ja jestem dzieckiem Bożym, wy jesteście dziećmi Bożymi, ale nadal jesteśmy też ludźmi. I nadal mamy swoje słabości. I dlatego chciałem za chwilę mówić o tym drugim bracie, żeby pewne słabości w nas nie występowały, żebyśmy chronili się przed tym. Czyli naśladujemy Pana Jezusa, Pana, czy dobrego Ojca, to jest lepsze określenie teraz, że chcemy dawać ludziom drugą szansę. I chrześcijaństwo powinno nieść ludziom to przesłanie, że jest szansa dla człowieka. Jest druga szansa, dla niektórych trzecia, i piąta, i pięćdziesiąta. W Bogu jest szansa. To jest jedyne miejsce, gdzie jest taka prawdziwa nadzieja na życie, na zmianę życia, na poprawę życia, na przejście trudności w sposób, w którym się nie wstydzimy samych siebie. Więc poszedł do tego ojca i ojciec powiedział tak. Najpierw wyznanie tego syna. Syn zarzekł do niego, może wcześniejszy. Wstał i poszedł do swego ojca. A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec. Użalił się. Wiecie, Bóg się użala nad nami. On jest miłosierny. I pobiegłszy, rzucił mu się na szyję i pocałował go. Nie wiem, czy chcielibyście całego takiego wędrowca, który tam przy świniach trochę pracował i przeszedł setki kilometrów. Chcielibyście tak się tulić do niego, całować go i tak dalej. To jest też obraz tego, jak bardzo Bóg się nad nami schyla. Że On naprawdę zna nasze upadki, grzechy, cierpienia, głupotę naszą, złe wybory i mówi: a ja chcę, żeby Cię przyjąć. Ja po prostu jestem dobrym ojcem. Syn zarzekł do niego: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem Twoim. Spójrzcie, jakie głębokie przemyślenia on miał. On nie mówi tylko: tato, zgrzeszyłem przeciwko Tobie. On mówi: ja zgrzeszyłem też przeciwko Bogu. Ja nie wiem, czy on sobie przemyślał, że nie szanował ojca. Ja nie wiem, czy nie przemyślał sobie tego, że te pieniądze mógł wśród biednych dobrą pracę nimi wykonać. Nie wiem, ale zauważył, że ten grzech to nie był tylko grzech przeciwko ojcu, że wziął pieniądze i zmarnował, ale mówi: przed Bogiem też zgrzeszyłem. Bo wiecie, nieraz jest tak, że te nasze grzechy, one nie są tylko naszymi grzechami. One też obrażają naszego dobrego Boga. Bóg ma swoje prawa, przedstawił nam te prawa. My nieraz nie chcemy ich znać, bo tak jest nam wygodniej, ale nie jest bezpieczniej nie znać Bożych praw. Myślę, rozumiecie, o co mi chodzi. Tak jest wygodniej. Nie zawracamy sobie głowy tym, co Bóg chce. Ale kiedy przychodzi kryzys, to może być niebezpiecznie, bo może być czy gniew Boży, czy sąd Boży nad człowiekiem. Dlatego jest ważne, żeby znać Boże Słowo i nie bać się wchodzić w to wykonywanie Bożego Słowa. Bóg jeszcze nigdy nikogo z niczego nie okradł. I Bóg, jeżeli daje nam pewne zalecenia, czy nakazy, czy zakazy, On to robi dla naszego dobra. Powiedzcie mi, czy jak dzieci wychowujemy, to jesteśmy dobrzy w ten sposób, że tylko mówimy dobre rzeczy i dajemy dobre cukierki i tam parę innych dobrych rzeczy? Czy mówimy: tego nie rób, to jest gorące, tu się poparzysz, tam wpadniesz do dołu, tam wpadniesz pod samochód, tu ci nie wolno. Nieraz się rodzice denerwują, mówią: zabraniam.
I oczywiście dobry robić nie mówi zabraniam, bo mu odbiło, tylko mówi zabraniam, bo wie, że jest jakieś niebezpieczeństwo i to dziecko będzie narażone na niebezpieczeństwo. Oczywiście im dzieci są starsze, tym większą odpowiedzialność one same biorą za swoje życie, ale gdy są dzieci małe, my jesteśmy zobowiązani być dobrymi, zakazywać, nakazywać, upominać, ale też chołbić, błogosławić i tak dalej. Rozumiecie, co będzie? Tak wygląda życie człowieka. Więc dobry ojciec, on mówi do nas też, jesteście moimi dziećmi, ja was ukochałem, zapłaciłem cenę, moja krew zapłaciła za was całkowitą cenę, jesteście wykupieni całkowicie. A później mówi tak, a żyjcie w jedności, a nie opuszczajcie wspólnych zebrań, a nie wolno wam iść w takie grzechy. Nie róbcie tak, bo Bóg was nie wysłucha. To są ostrzeżenia, napomnienia i to wszystko jest dobre dla nas. Po prostu to jest doskonałe. Jeżeli Bóg nas napomina, to tylko się cieszyć, że tak cudowny Bóg zechciał nas pouczyć. A nie, że mi to niewygodne. Jeżeli wychodzimy oczywiście z tego miejsca egoizmu, to mówimy, a co ten Bóg znowu ode mnie chce? A co on mi tak wszystkiego zabrania? A czemu tego mi nie wolno i tego mi nie wolno? To jest z punktu widzenia tego, że chcemy robić wszystko po swojemu i każde Boże nakaz, zakaz czy napomnienie jest dla nas jakby po prostu atak na naszą wolność. I to diabeł przedstawia taką wolność. Rób, co chcesz. Rób, co chcesz. Rób, co chcesz. Żyj, jak chcesz. To jest prawdziwa wolność. To nie jest żadna wolność. Amen? Bo ja bym chciał milion, a go nie mam. No to pójdę, ukradnę nieciowi, bo może mam. To jaką ja mam wolność, jak krzywdzę kogoś? To nie jest żadna wolność. Syn zaś rzekł do niego. Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu, przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich. Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi. I przyprowadźcie sztuczne ciele. Zabijcie je, a jedzmy i weselmy się. Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. No, czyli impreza w domu. Ale zobaczcie, tu też ten ojciec stwierdza, mój syn zginął, on już, jego nie było, on umarł. Jak myślicie, czy jeżeli bym wyjechał, nie byłoby mnie bardzo długi okres czasu, nie dawałbym znaku życia, to dla mojej mamy jestem żywy, czy jak umarły? Jak umarły. Nie interesuje mnie jej życie, nie interesuje mnie, co ona przeżywa, nie daje znaku życia, ona się może martwić o mnie, a ja sobie żyję po swojemu. Wiecie, my niejako, dlatego też jesteśmy powołani do społeczności z Bogiem, żebyśmy żyli. Bo jak odchodzimy od Boga, to jesteśmy jak umarli, naprawdę. Życie, myślenie, nastawienie, pragnienia, to dąży zawsze w tym kierunku upadku. Ja naprawdę nie znam osoby, szczerze to mówię, nie znam osoby, która odeszła gdzieś od kościoła, od zboru, czy to Ostrowskiego, czy innych, żyją po swojemu i żebym mógł nazwać to życie poprawnym, dobrym, szczęśliwym. Nie znam takich osób. Natomiast w zdecydowanej większej jakby liczbie osób mogę powiedzieć, że mają bardzo źle albo mają tak trudne sprawy, nazwijmy to nierozwiązywalne przez lata, że wykończyć się z tym idzie. I wiesz, to też jest taka łaska Boża, żeby powiedział, co człowiek sieje, to w końcu będzie żałował. Dlaczego? Bo to nas uczy, że kiedy coś źle robimy, przychodzą kryzysy, no to trzeba wracać w to miejsce, gdzie było nam lepiej, do Pana Boga. Kiedyś przyszedł taki... To był brat w Chrystusie, który zaczął pić, był alkoholikiem i przyszedł kiedyś do mnie do domu i mówi tam, że potrzebuje pomocy i tak dalej. A ja specjalnie mówię, ja nie wiem, czy warto Ci pomagać, bo Ty, mówię, wszystkie na razie pomoce zostawiałeś, żyłeś po swojemu. Ja mówię, no ja wiem, ale ja bym tak potrzebował pomocy. Ja mówię, dobrze, trzeba się zastanowić. Specjalnie to robiłem, ciągnąłem, patrzyłem, czy on jest zmotywowany. Zrobiłem mu jedzenie, on tam czekał na mnie, poszedłem, dałem mu jeść i on jej się cały trzęsie. I mówi tak, zobacz, jak ja się trzęsę. A ja mówię, a to co, chcesz, żebym ci współczuł? Mówię, ja ci nie będę współczuł, bo powiem ci tak, całe szczęście, że masz jeszcze taką delirę, że tak cię trzepie, bo chociaż wiesz, że picie jest złe. Bo gdybyś ty pił i czuł się szczęśliwy i dobrze, to ty przyszedłbyś do mnie po pomoc, a jak cię dopadło teraz i się źle czujesz, to ja Bogu podziękuję jeszcze za to, że się źle czujesz, bo wreszcie myślenie ci zaczyna wracać.
No i on pojechał później na odwyk gdzieś nad morze. I wiem, że ten pastor, który prowadził ten ośrodek, był bardzo zadowolony z niego, że on naprawdę taką prawą ręką się jego zrobił. Ale to był człowiek, który poszedł w picie bez walki. Wiecie, jak to jest z walką? Że jest nawrót suchy, później mokry, czy suchy, czy najpierw są te pragnienia, marzenia, coś tam się w człowieku pracuje, on nie może wytrzymać, jest nerwowy, jeszcze walczy, opiera się, ale coś go ciągnie, mokry tak już zapije. U niego było tak, że przyszedł kolega i mówi tak, wypijemy, a on mówi wypijemy. Nawet nie było, nie piję już pół roku, nie piję rok, chłopie, nie ciągnij mnie do tego, nie było ani jednego zdania, było od razu, wypijemy, wypijemy. I tak się zaczęło. I jego pastor, który go prowadził, mówi tak, chłopie, żebyś ty chociaż 3 razy nie powiedział. A ty nic, ty od razu w to poszedłeś. Tak, ten syn marnotrawny. Od razu w długą, daleko, w złe miejsca. Całe szczęście Bóg oczywiście pomógł mu i jego życie poprawił. I teraz, starszy zaś syn jego był w polu, a gdy wracając zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce. Czyli mamy fajnego gościa, który pracuje w polu, wiecie, pracuś tak i wraca z pola. No, dobrze jest, jak ktoś jest pracowity? A wiecie, że pracowici mogą mieć fatalne charaktery? Mogą też mieć dobre charaktery. Mogą też mieć nijakie charaktery. Ten akurat, pomimo tego, że był pracowity i wydawałoby się, że fajny gość. No bo powiedzcie, kogo najczęściej skrytykujemy? Kogoś, co nie pracuje, czy kogoś, co pracuje? Jak ktoś jest złym pracownikiem, a pracuje, to jakby nie mamy pretensji za bardzo do niego. Chyba, że z naszym pracownikiem. Natomiast ktoś, kto nie robi, to ludzie mówią, ty nie robię jeden. Od razu mają zarzuty do niego. Czyli tak by pracowanie lub nie było najważniejszą cechą, tą pozytywną, taką pierwszoplanową. Oczywiście to się rzuca w oczy, tak reagujemy. I przywoławszy jednego ze sług, pytał, co to jest? Ten zaś rzekł do niego, brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić tuczne ciele, że go zdrowym odzyskał. Rozgniewał się więc. Wiecie, kiedy mamy urazę w sercu, bo ja podejrzewam, że ten brat miał urazę. To się pojawiło jakby w jednej chwili. Kiedy tego niecponia, tego łobuza, tego pijaka, tego cudzołożnika, tego, który poszedł i nie troszczył się ani o dom, ani o dziedzictwo, o rolę, o nic. Wszystko zostawił. I on wrócił i nagle usłyszał, że ojciec go uhonorował, to po prostu pierwsze, co się pojawiło, to się rozgniewał. Jak tak może być? Wiecie, ludzie często się gniewają, bo uważają, że są niesprawiedliwie potraktowani. Mieliście tak, że na przykład ktoś w pracy obok ciebie dostał podwyżkę, a ty nie i nie było tak, że pierwsze to się rozgniewałeś? A z jakiej okazji on dostał podwyżkę? A czemu nie pominięto? I się uruchamia cały taki wachlarz spowodowany tą urazą. I w tej urazie można trwać. Możesz być długo, długo zagniewany. Możesz całe życie się gniewać, bo cię coś ominęło albo ktoś ciebie ominął. Bracie, siostry, powiem wam tak. Dobre rzeczy spotykają ludzi na świecie i złe rzeczy spotykają ludzi na świecie. Dobre rzeczy spotykają dzieci Boże i złe rzeczy też spotykają dzieci Boże. I teraz nigdy nie mówmy o tym, jak to, nie rozważajmy, czy nie rozpamiętujmy tego, jeżeli cię skrzywdzą. To, że ktoś cię gdzieś skrzywdzi kiedyś, myślę, że jest bardzo prawdopodobne. Możesz poczuć się skrzywdzony przez dzieci, które gdy dorosną, pójdą swoją drogą, może rzadko zadzwonią, może rzadko cię odwiedzą i możesz poczuć urazę. Powiedz, jak to jest, może tak mnie potraktowała własna córka czy własny syn. Może tak być. Ale to, co chcesz żyć z tą urazą, chcesz to rozpamiętywać, chcesz się gniewać jeszcze na te swoje dzieci. Już dosyć, że jest kłopot z relacjami, to nie dokładajmy do tego, nie psujmy tego. Bo powiedzcie, czy gniew naprawia relacje? Niektórzy mówią tak, bo jak huknę w domu, to jest taka cisza, mam 2 dni spokoju. Ale to nie jest naprawianie relacji. To jest po prostu okazywanie jakiejś tam przewagi, czy autorytarne takie zachowanie kogoś w domu. Wiecie, ostatnio naprawdę przypadkiem inne rzeczy oglądałem. Zobaczyłem film, niby był z terenów Rosji, ale ja tego nie umiem sprawdzić, jak matka
budziła córkę biciem, zaczęła ją bić, później biła drugie dziecko, a trzecie takie, co ledwo siedziało, kopnęła nogą. Mówię, Boże, jacy my jako ludzie potrafimy być podli, to się w głowie nie mieści. I tak ja wam powiedziałem, że ja już zostałem jakby wyrugowany z takiego myślenia, jacy to ludzie są fajni. Jeżeli ludzie są fajni, to Pan Jezus tam macza palce w tym. Naprawdę. Jeżeli ludzie niosą jakieś dobro w sobie, coś dobrego, takie naprawdę dobrze coś robią, to znaczy tam Pan Bóg macza palce w tym. Bo człowiek sam siebie nie ma pomysłu na dobre życie, na sprawiedliwe życie, no bo my nie mamy ani siły, ani możliwości. Jako ludzie bez Chrystusa jesteśmy zepsuci, grzeszni i tak dalej. Amen? Dobry przykład jest Noego i potopu, że cała ówczesna ludzkość wyginęła i zostało tylko 8 osób. Bo ludzie byli niereformowani, nienaprawiani, nie chcieli się poddać żadnemu prawu. Dlatego jest tak ważne, żebyśmy po prostu to dobro, które Bóg w nas kładzie jako dzieci Boże, żebyśmy to pielęgnowali, żyli jak te dzieci Boże, żyli jak bracia i siostry dla siebie nawzajem, żyli jak ci, którzy są miłosiernymi Samarytanami dla innych. Mamy być tymi, którzy światło niosą. Amen? A nie, że światło chcemy zgasić i gdzieś tam w ciemności się błąkać. Tak, Izraelici mówili, że jak to dobrze było w Egipcie kiedyś. Ja wam powiem tak, kiedy byłem młodym chłopakiem, bardzo dużo złych rzeczy robiłem. Na zasadzie picia, palenia, różnych grzechów seksualnych, pijaństwo, narkotyki, różne rzeczy mi się zdarzały w życiu. I kiedy patrzę na swoje życie, to ja miałem, nazwijmy, fajnych kumpli, fajne imprezy, ale ja bym to tego życia nigdy nie chciał wrócić. Po co mi takie życie? Rozumiecie? Po ludzku bym powiedział, nie było najgorzej, jak chodzi o moją młodość, o kumpli, o jakieś tam wydarzenia. Natomiast kiedy się człowiek nawraca, to mówi, ale po co mi takie życie? Po co mi takie życie, które do niczego nie prowadzi? Znaczy prowadzi. Mnie by zaprowadziło do alkoholizmu albo do narkomanii. I wiecie, często jest tak, że kiedy poczujemy się, że potraktowano nas niesprawiedliwie, zaczynamy się gniewać. I co mówimy wtedy? Zapisałem sobie. Zaczynam się złościć i mówię tak, a co, może mi nie wolno? Czy muszę zawsze wszystko i wszystkim ulegać? Czy wszystko muszę znosić? To zawsze ja mam być ten bity, ten gorszy, ten odsunięty. Innym wolno mnie ranić, a mi nie wolno się postawić, nie wolno nikogo zranić. I to są takie zakulisowe myśli, które często kojarzą złość. Mieliście takie przeżycia nieraz? Słuchajcie, mamy taki dobry zbór, że to nawet nikt głową nie kiwnie, że tak. Mi się zdarzało, że mówiłem, mam tego dość, tak nie może być. Bo poczułem się w jakiś sposób tam pominięty, odsunięty, cokolwiek. Ale wiecie, nieraz mnie tak, że przemyślałem, tak, ale po co mi ta złość w ogóle? To nie zmieni mojego życia na lepsze, nie zmieni relacji, nic nie naprawię. Mówię, dobrze, rezygnuję. I wtedy nawet kiedy ponosiłem niejako jakieś tam, nazwijmy stratę w cudzysłowie, to był mój wybór, a nie, że czułem się zrażony, urażony, odsunięty, czy coś w tym stylu. Dlatego jeżeli pojawia się w tobie złość na braci, na siostry, na ludzi, o coś tam, że zrobili, albo że zostali, nawet oni nie musieli nic zrobić, że zostali w jakiś sposób wysunięci do przodu, wyróżnieni, to se odpuść. Naprawdę se odpuść. Amen? Zawsze możesz powiedzieć, Boże, dlaczego ja nie zostałem prezydentem kraju? Zawsze możesz mieć żal do wszystkiego i do wszystkich, że ci nie wywindowali. No chociaż na premiera. Jak już nie prezydent. Chcecie? Posłem. Albo posłem, chociaż posłem. Słuchajcie, my zawsze możemy coś wymyślić. Ale to jest nielogiczne. A to, co nas dotyka w tym naszym kręgu, w którym się obracamy, to my musimy dbać o dobre relacje, o to, żeby Boże prawa wypełniać, Boże słowo, żeby było wypełniane. Czyli pierwsza cecha zranionego człowieka to jest to, że się po prostu złości. Czyli jak ktoś jest zraniony, ma jakiś uraz w sercu, będzie się złościł. W naturalny sposób się będzie złościł. I nawet jak będziesz dobrym kumplem dla niego, przecież nie będzie, że Irek przychodzi i mówi, Darek, co tam u ciebie? A nie, co, co ma być? Nawet on przychodzi z miłością się spytać, co u mnie, a ja mu jeszcze jakiś strzał oddam, bo po prostu nie wytrzymuje
pozwalam sobie, że moje emocje raniły innych. Później przyjdzie Łukasz, Marek, ktokolwiek, co tam Darek u Ciebie, każdy dostanie po strzale i powiem, a co, inni mnie ranią, ja też będę ranił, nie będę już taki słodki, ani miły i tak dalej, i tak dalej. To nie jest dobra postawa. To jest wręcz postawa, która przynosi nie tylko straty, ale to ona rani i powoduje, że kompletnie zrywają się relacje. Czyli zagrożeniem jest uraza. Natomiast pierwszą ze złych relacji może być właśnie gniew czy złość. Rozgniewał się, więc i nie chciał wejść. Słuchajcie, tak na logikę. To gdzie on chciał spać? Nie chciał wejść do domu, bo się zezłościł. No i co dalej? No wyobraź sobie, jest chata. No będzie, czy to jest jakaś latyfundia ogromna, czy małe mieszkanie. Nie ma znaczenia. On tam nie chce wejść, bo się toczy impreza z okazji powrotu niegodziwego brata. I on nie chce wejść. No to co? Wycieraczka, klatka schodowa, ogródek, namiot. Co mu zostaje? Zobaczcie, to już jest nielogiczne, bo nawet jeżeli się rozgniewa, to powinien wejść i powiedzieć tak. Ojcze, jestem rozgniewany, bo przecież on przepuścił majątek. Normalna rozmowa, trzeba zacząć rozmawiać, a nie się obrażać. Natomiast uraza powoduje to, że się obrażamy. Gdybym was spytał, czy zdarza wam się obrazić i z kimś nie rozmawiać, albo focha ciągnąć, albo ręki komuś nie chcieć podać, albo podać, ale tak z łaską, że to wiecie, ta twoja przenajświętsza dłoń jest podana tak komuś. My musimy naprawdę nauczyć się relacyjności, a tu podam wam przykrą wiadomość. Przyjaciół się wybiera, nie? A rodzinę? I to jest ta przykra wiadomość. To Bóg dokoptowuje do kościoła swoje dzieci i nam nic do tego. I my musimy się nauczyć z nimi żyć. Przyjdą następne osoby. Może będą cudowne, a może będą bardzo trudne. I nam nie wolno zrobić tak, że te cudowne chodźcie, chodźcie, a wy tam przed bramę, przed jadłodzielnię. Nie wolno nam tak zrobić. Po prostu uczymy się życia społecznego, relacyjnego, inna nazwa wspólnotowe, nie wiem, koinonia, miłowanie się wzajemne. Ten zaś rozgniewał się, więc nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Zobacz, jaki pokorny ojciec. Najpierw dorobek swojego życia, czy 1/3 dorobku swojego życia oddaje synowi. Ten poszedł, wszystko stracił. Wraca jako wrak człowieka, wykończony. Ojciec go przyjmuje, drugi się gniewa, a ojciec jest tak pełen miłości, wychodzi i chce z nim rozmawiać. Wyszedł i prosił go. Wyobraź sobie postawę Boga, Ojca, który wręcz prosi ludzi o to, żeby zechcieli go posłuchać. Panowie nie proszą, panowie rozkazują, władcy rządzą. A nasz Bóg jest Panem, Władcą, a ukazuje się w takich cechach, w których wręcz On prosi nas, żebyśmy wreszcie Go posłuchali, żebyśmy wreszcie szli Jego drogą, żebyśmy wreszcie powiedzieli, że On jest jednak, że warto Go posłuchać. Ten zaś odrzekł Ojcu, oto tyle lat służę Ci i nigdy nie przestąpiłem rozkazu Twego. No i tu znowu powiem tak, wiecie, jak są ludzie, którzy są tacy przenajświętsi, to też jest kłopot. Oni nigdy rozkazu nie przestąpili. Oni zawsze byli tacy solidni. Oni byli zawsze zwarci i gotowi. I jeżeli w tym upatrują swojej sprawiedliwości, to nie będą umieli rozmawiać z innymi ludźmi, bo ludzie nawalają. Nawet jeżeli ty masz naprawdę taki charakter, że ty potrafisz wiele rzeczy zrobić idealnie, solidnie, tak jak trzeba, to inni tego nie zrobią. I później jest problem, jeżeli ty jesteś solidna, a twój mąż jest niesolidny. I co wtedy zrobić? Nie wchodzić do domu. Tak jak ten starszy brat tu zrobił. Po prostu nie chciał wejść. I mówi, nie przestąpiłem rozkazu twego. Więc z jednej strony bardzo dobrze ktoś nie przestępuje rozkazu, ale z drugiej strony, słuchajcie, życie nie polega tylko na tym, że mamy paragrafy, I tylko według nich jakby oceniamy swoje życie. My mamy słuchać Boga, my mamy przestrzegać Jego słowa. Ale wiecie, relacja z Bogiem jest czymś więcej niż tylko patrzeniem na paragrafy. To jest relacja z żywym Bogiem, z osobą. On ma uczucia, on ma pragnienia.
On wydaje dyrektywy, wydaje prawa i są Boże prawa opisane, ale nawet zauważcie, On nawet nie zrobił nam takiego prawa, pierwsze prawo, drugie prawo, trzecie prawo, czwarte prawo, piąte prawo, sześćsetne prawo. To Żydzi tak chcieli i mieli tam 600 ileś przepisów, które chcieli wypełniać. I oczywiście to jest niemożliwe, żeby to zrobić. Kiedyś czytałem o 10 przykazaniach. I ktoś opisał to w ten sposób, że gdy jest napisane nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, to raczej powinno się to odczytywać w kontekście takim. Lud Boży nie zabija. Lud Boży nie cudzołoży. To jest jakby taki pokazany na zasadzie niby zakazu, ale przedstawiony raczej status Bożych dzieci, Bożego ludu, że oni nie cudzołożą, nie kradną, Boga na pierwszym miejscu stawiają, a nie na zasadzie tylko zakaz, 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 zakaz. To jest trochę głębsze zrozumienie niż tylko, że zakazano mi. Wy się rozumiecie, co mi chodzi. I mówi tak. A mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym się mógł zabawić z przyjaciółmi mymi. Wiecie, co jest przykre? On chciał mieć społeczność z przyjaciółmi swymi. Ojciec nie był dla niego partią i przyjacielem. Brat tym bardziej. Rozumiecie, co mi chodzi? Jeżeli jesteś na etapie, że wszyscy inni to są twoi przyjaciele, a twoi najbliżsi nie, to coś jest nie tak. My mamy być blisko rodziny. Tak mówimy o tym i zachwalamy życie rodzinne, to wielopokoleniowe, gdy jest ojciec, gdzie jest dziadek, gdzie jest babcia, gdzie są wnuki, gdzie to wszystko się tam kotuje i mieli. Jeżeli to jest dobrze poukładane, to jest piękna taka rodzina wielopokoleniowa. Ale jak jest niepoukładana, to jest tragedia. Jeden do drugiego pretensje, jeden do drugiego żale. Młodzi mówią, jak będę miał 18 lat, to uciekam z domu. To jest po prostu rozbita rodzina. To nie jest żadna dobra rodzina. I powiem wam tak, bracia i siostry. Jeżeli ktoś... Słyszałem kiedyś takie teksty, jak ludzie mówili, że ludzie ze świata są lepsi niż ludzie ze zboru. To ja myślę, że to jest nieporozumienie. Dlaczego? Bo żyję kilkadziesiąt lat z ludźmi ze zboru. I nazwę tak. Mamy wady, jak i wszyscy ludzie mamy wady. Ale przewagę mamy taką, że kochamy Chrystusa. Możemy razem się pomodlić. Możemy razem różne dobre działania zrobić. I powiem wam, że lepszych ludzi niż wierzący to nie spotkałem. Ja poważnie wam mówię. Znam przyzwoitych ludzi, znam kulturalnych ludzi, znam ludzi, którzy chętnie pomagają nad innym, ale ja preferuję jednak chrześcijan. Z wadami, zaznaczam. Nie bez wad, z wadami. A on chciał niejako pracować dla ojca, być takim sprawiedliwym, ale życie toczyć zupełnie gdzie indziej, z przyjaciółmi, poza domem. Syn nie miał pretensji, że w domu impreza. A ten mój jest impreza w domu, a ja takiej nie chciałem. Ja chciałem mieć poza domem. Ja nie chciałem z rodziną mieć imprezy. Ja chciałem ze swoimi przyjaciółmi. Gdy zaś ten syn twój... To jest są słowa starszego brata. Gdy zaś ten syn twój... Gdy zaś mój brat powinien powiedzieć. A on powiedział, twój syn. Co to znaczy? Kompletny brak relacji. Czyli on się skupił na pracy, pracował i pracował i pracował i zamiast to koźle sobie wziąć i sobie tam spożytkować w jakikolwiek tam sposób chciał, to ciągle tylko praca i pretensje. To był rozgoryczony człowiek. To był człowiek, który niby pracował, niby żył tak, no, że podoba nam się pracowitość czyjaś. Ale to był człowiek rozgoryczony po prostu. On nie umiał żyć. On jakby mówił o życiu, którego nie miał. On mówił o imprezie z przyjaciółmi, a z przyjaciółmi jakoś się nie mógł spotkać, bo koźlęcia niby nie miał. Pracował i wszystkie przykazania robił taki, nie wiem, czy to był jakiś strach przed tym ojcem. Coś tam się działo, ale to nie była ta właściwa postawa. Gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majątność twoją z nierządnicami, powiem wam szczerze, nie wiem skąd ten starszy brat w ogóle wiedział, że on to wszystko roztrwonił z nierządnicami. No skoro byli daleko... Myślę, że to było takie pierwsze, może wrażenie, a może pierwszy osąd. Na pewno, brzydko mówiąc, dziwkami był. I wszystko rozmawiał. Bo tak jest najłatwiej osądzić kogoś. Tu nie jest napisane, że on rozmawiał z tym bratem, bo przecież to nie był jego brat, tylko to był syn jego ojca. Zupełnie inne określenie używał. No to skąd miał wiedzieć, co on przeżył? Bo gdyby się spotkali, pogadali, powiedział tak, słuchaj, tata, rozmawiałem z nim, on naprawdę tam nieźle wywijał, on naprawdę źle zrobił, on zgrzeszył,
i mam pretensje, że roztrwonił pieniądze Twoje. To on przychodzi i on oczywiście źle przyszedł, kazałeś dla niego zabić tuczne ciele. Wtedy on rzekł do niego, synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim. Należało zaś weselić się i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Więc to są takie rzeczy, które możemy określić. Jeżeli byście chcieli sprawdzić, jak działa urażone serce, to czytacie historię o synu marnotrawnym w nagłówku, czytacie o tym drugim synu, starszym, i nagle się okazuje, oto tyle lat ci służę, mi nic nie dałeś, on tylko z nierządnicami, to jest twój syn, to nawet nie jest mój brat. I nagle zobaczycie, ile pretensji jest w życiu takiego człowieka. Pretensje, żale, urazy, krzywdy, rozpamiętywanie tych krzywd, mówienie, gniewanie się. To wszystko jest poprzez urazy. I teraz, bracia i siostry, jeżeli ktoś w zborze cię uraził, to co powinieneś zrobić? No wejdź na imprezę. Normalnie wejdź na imprezę, zacznij cieszyć się społecznością z tym bratem czy z tą siostrą. Zasada jest taka, że nieraz, gdy mamy urazę, trzymamy z kimś dystans. A wiecie, że niektórzy ludzie przy bliższym poznaniu zyskują. Niektórzy mogą cię odpychać jakimś sposobem bycia, mówienia, zachowania. Zacznij mieć z tą osobą relację, zobaczysz, ile fajnych rzeczy każdy z nas ma przez Boga włożonych. Jeden jest bardzo mądry, będziemy się cieszyli, że jest mądry. Drugi jest bardzo głupi, będziemy się cieszyli, że możemy pomagać. Następny jest taki dziecinny trochę. Okej, wiecie, jakie to są fajne nieraz cechy charakteru, że ktoś naprawdę jest dziecinny. Wiecie dlaczego? Bo ja przychodzę, rozmawiam z kimś, nie będzie rozmawiał, Irek rozmawia z dziecinnym Darkiem i Irek tak poważnie myśli, wszystko poukładane i nagle ja mam takie pomysły dziecięce. A on mówi, nawet nie myślę, że tak można pomyśleć. Mówi, no szok, po prostu zmiana widzenia. Wiecie, że to nieraz pomaga. Bo w Biblii jest napisane, że oprócz tego wszystkiego, co robimy, nieraz odrobina głupoty jakby się przydaje. Czyli taki to, co młodzież ma. Młodzież lubi ryzyko. My nazywamy to głupotem. A dla młodości to jest naturalna potrzeba zaryzykować, sprawdzić coś nowego, wykombinować. Powiedzcie mi, że pójdziemy do lasu z trzema zapałkami. Zadajcie mi pytanie, czy się będę cieszył. Nic więcej, tylko trzy zapałki. Żeby ognisko. I co ja bym wtedy... Jest, wreszcie taka propozycja. Czekałem na nią 50 lat. 58 dokładnie. Szczerze mówię, jak traficie na niektórych młodych ludzi, będzie, że co? Robimy wyzwanie? Trzy zapałeczki do lasu? I wiecie, że wielu ludzi skorzysta z tego? I będą mieli opowiadać na całe życie, że z trzema zapałkami poszli, że im zmokły, że zmarzli i wrócili. Bo lubią ryzyko. A jak my będziemy tylko ciągle tacy super poukładani, słuchajcie, jesteśmy tak nudni, drętwi wtedy, że to jest szok. Jest tak, nie? Oczywiście też nie mówię o tym, że tutaj hołubimy dziecięctwo, takie głupie myślenie i tak dalej. Nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że każdy z nas jest tak naprawdę potrzebny. Każdy. I jeżeli my się będziemy też jako zbór rozwijali, będzie coraz więcej osób, my musimy tych ludzi szanować, kochać. Oni będą wracali z dalekiego kraju, oni będą wracali poturbowani, a my musimy imprezę z nimi robić, a nie focha robić, że no tak daleko był i tyle nawywijał, a teraz ja mu mam pomagać. No tak, pomagaj mu, jak najbardziej. I dziękuj Bogu, że masz możliwość pomagania. To jest naprawdę ważne. Nigdy nie dałeś mi koźlęcia, to jest też inne określenie. Jestem zawsze na drugim miejscu. Jestem zawsze ten gorszy. Jestem zawsze ten odrzucony. Inni mają, a ja nie mam. Bracia i siostry, rzeczywiście, nie widzę tu, żeby ktoś miał taką marynarkę jak ja. W depresję wpadniesz? Nie, bo nawet nie podoba ci się moja marynarka, chcesz inną. No więc kup sobie inną. Ale nie może być tak, że cokolwiek ktoś by miał, taki głupi przykład z tą marynarką podałem. Ale słuchajcie, nie może być tak, że będziemy patrzyli na to, co ktoś ma i uważali, że jesteśmy ci gorsi, ci odtrąceni i tak dalej. No każdy z nas ma trochę inne też życie, amen.
ale jednoczy nas Chrystus, jednoczy nas wspólna sprawa. A jeżeli przyszłaby wojna, to ani moja marynarka się nie liczy, ani wasze domy się nie liczą, bo nie wiadomo, co zostanie z tego wszystkiego. Dopiero potężne kryzysy pokazują, co jest prawdziwą wartością. I prawdziwą wartością jest życie ludzkie. Powiedzcie, siostry, jak były jakieś bale maturalne albo coś takiego, to co tam lusterko, nie, tam godziny przebierania, przymierzania, niektóre rzeczy pożyczali od przyjaciółek, coś tam, bo trzeba wyjść i malowała się i przeżywka, bo prysz gdzieś wyszedł i tak dalej. Było tak? I kto to pamięta? Rozumiecie? My mieliśmy tych przeżyć dużo. Ja pamiętam, jak byłem młodym chłopakiem i jak to w życiu bywa, trądzik młodzieńczy się pojawił. Ja mówię, jejku, mówię, taki jak trędowaty człowiek chodzi. Mówię, okropno, okropno. Przeżyłem to i w ogóle teraz sobie przypomniałem, że coś takiego było. My wielu rzeczy, na którymi dzisiaj się rozczulamy, jakie to ważne, one w sensie życia, sensu życia, wieczności Boga, one nie mają sensu. One mają znaczenie tylko tu i teraz dla nas i wyłącznie dla nas. I to życie nasze składa się z takich małych tam i radości, i smutków, i różnych rzeczy. Ale my musimy pamiętać, że chrześcijanin nie żyje tylko po to, żeby się czesać, nie tylko po to, żeby się ubierać, żeby było mu miło, przyjemnie, nie tylko po to. Korzystamy z dobroci, którą Bóg okazuje. Korzystamy z tego, co Bóg nam dał. Z tego, co Bóg pozwolił ludzkości osiągnąć, że jeździmy samochodami, a nie chodzimy na piechotę. Ja bym mało kazań powiedział, mieszkał w Krotoszynie, a nie miałbym samochodu. I na piechotę miałbym to przychodzić. Wiecie, oglądałem kiedyś zdjęcie w Kieleckim to było. To było Cesarzoki, czyli tam cesarstwo było kiedyś. I jak zobaczyłem zdjęcie żebraka, powiem wam szczerze, ja byłem zaszokowany. Ja myślę, że wiele rzeczy mnie już nie zaszokuje. Byłem zaszokowany, jak biedny był ten człowiek. Tak połatanego ubrania w życiu nie widziałem. Takiej szmaty, którą nosił, w życiu nie widziałem. I to było zdjęcie żebraków różnych i ten jeden był tak na pierwszym planie. Więc ja po prostu, ja byłem w szoku. Ja mówię, Boże, jak ci ludzie żyli? Oczywiście boso, tak jak mamy worki od ziemniaków, to jakbyście postrzywali z takich worków od ziemniaków, tych starych, tych jeszcze z Juty, co były. Z tych worków, jakbyście coś postrzywali, może coś w tym stylu by było ubranie. A gdybyśmy byli wtedy, w tamtych czasach, byśmy się go spytali, jak tam ubranie, to powiedział, że dobre, bo ciepłe. Kto wie, może by był nawet zadowolony jeszcze z tego. Więc my musimy nauczyć się życia, w którym stawiamy sobie cele dużo wyższe niż takie przyziemne, cielesne, takie, no nazwijmy, hedonistyczne. Czyli przynoszące nam jakieś tylko same fajne rzeczy, takie miłe dla nas. Amen. Kiedy czujemy się pokrzywdzeni, tacy z urazą, to wiecie, przychodzi też taki pewien rodzaj zaślepienia. Bo ja jestem urażony, ja się źle czuję, ja się zagniewałem, ja mam swoje zdanie, nikt mi nie będzie mówił. Okazuje się, że tracimy taki zdrowy rozsądek trochę. Takie trzeźwe myślenie. I już zapominamy o tym, że mamy żyć w jedności, zapominamy o tym, że mamy dążyć do pokoju z wszystkimi, zapominamy o tym, że Bóg jest Bogiem pokoju, Bogiem jedności. Wszystko to jakby znika. Liczy tylko to, co ja czuję. Czuję gniew, czuję odrzucenie, czuję się gorszy, czuję się pominięty i ja się na taki stan rzeczy nie zgadzam. Pamiętajcie, że jeżeli skupieni jesteśmy na sobie, my wiele rzeczy zrobimy wtedy, bo zawsze coś robimy, ale one nie przyniosą nam na pewno błogosławieństwa, zgody, pojednania, nie wywyższą drugiego człowieka. Nie ma takiej opcji. I dlatego to, co dzisiaj chciałem powiedzieć, to chciałbym po prostu poprosić nas wszystkich, żebyśmy pilnowali swoich charakterów i badali też swoje emocje. Jeżeli coś się dzieje, niech będzie, że rzeczywiście tak ten syn starszy, czujesz się gorzej, bo czujesz się pominięty. Idź i rozmawiaj o tym z Bogiem. Porozmawiaj, powiedz, co czujesz, poczytaj sobie Słowo Boże, pomóc się, zobaczysz, Duch Święty uspokoi cię i wytłumaczy ci wiele rzeczy. Nie zawsze to jest w jednej modlitwie, ale idź w tym kierunku, żeby On ci wytłumaczył i zobaczysz, że wiele rzeczy będziesz rozumiał. I po pewnym czasie będzie tak,
że nawet kiedy przyjdą złe uczucia, przyjdzie ta uraza, pretensja, gniew, złość, ty powiesz tak, ja już to przerobiłem, ja już wiem, że tak nie będę robił. Po prostu nie chcę. Jak cię kiedyś znowu coś przerośnie, dobra, idź do Pana Boga. Ale zobaczysz, że możesz panować nad wieloma emocjami i wcale nie musisz żyć w urazie, w gniewie, w niewchodzeniu do domu, w pretensjach i tak dalej, w żalach. Amen? I teraz tak. Czy czujesz się urażony? Czy masz jakąś urazę do kogokolwiek, do czegokolwiek? Są ludzie, którzy mają urazę do swoich rodziców i niektórzy rodzice rzeczywiście źle wychowywali, nie dbali o swoje dzieci i może ktoś powiedzieć, tak, jestem urażony, ja do tej pory mam ból i urazę do swoich rodziców. No to przychodzisz do Boga i mówisz, Boże, mam tą urazę, ale ja wiem, że to do niczego dobrego nie doprowadzi. Więc ja chcę, jeżeli rodzice już nie żyją, to zaocznie powiedzieć, Boże, to ja zaocznie, ale ja wybaczam, ja nie mam zamiaru żyć z tą urazą. Ja nie mam zamiaru żyć jak pokrzywdzone dziecko, chociaż już rodziców nawet nie ma. Ja nie mam zamiaru żyć jako człowiek, który ciągle jest zagniewany i jestem zły dla ludzi, ale to tylko dlatego, że we mnie jest ta złość. A nie, że ludzie tak źle traktują. Bo nieraz może być tak, że ludzie naprawdę starają się być mili dla ciebie, a te wewnętrzne twoje przeżycia i emocje nie pozwalają ci na normalną relację. Myślisz, że ciągle cię wszyscy atakują, że ciągle ktoś chce cię zrobić z siebie głupiego czy głupią. To jest nieprawda. To jest nieprawda. Więc powiem tak, gdybym miał wybierać postawę, to wolałbym postawę tego syna marnotrawnego. Wolałbym nawywijać nie wiadomo jak, ale z pokorą przyjść z powrotem do domu ojca. Niż niby być w domu ojca, a ciągle z urazami, z pretensjami, z żalami, które wykańczają naszą relacyjność, nasze domowe ciepło gaśnie wtedy i tak dalej. Amen. Kiedyś opowiadałem to mam, ale powiem wam jeszcze raz. Moja mama, kiedy byłem młodym chłopakiem, tam dojeżdżałem do szkoły, do Ostrowa, więc miałem tam między 15 a 19 lat. I moja mama była taką pedantką, ona wszystko sprzątała, potrafiła podłogi dwa razy zmyć dziennie i tam. I kiedyś pamiętam, położyłem się, nie wiem czy pamiętacie, jak kiedyś były tarczany, to się kładło takie narzuty. To było prawie w każdym domu. Więc położyłem się, wstałem do ubikacji na chwilę się wysiusiać, a moja mama zaczyna płakać. Mówi, nikt nie szanuje mojej roboty, nikt mnie tu nie kocha. Ja sobie pomyślałem tak, kurde, masakra, mówię, że mama znowu kombinuje tutaj z tym sprzątaniem, bo ja zawsze miałem taki pogląd. Nie śmiecić, nie brudzić, posprzątać po sobie, ale też wiecie, no każdy mężczyzna ma swój czas sprzątania, nie? Więc nie było to na zasadzie rozkazu mamy. Pamiętam, mój tata był taki fajny, wstał, gdzieś tam siedział sobie w tym pokoju innym i mówi tak, jak zobaczyła, że ona tam płacze i się użala, bo takie faltki były na tej narzucie. Mówi tak, Wandzia, tu się mieszka, tu się żyje. I to było to, że ją okrzanił. Mój tata w taki sposób rozwiązał problemy. On przyszedł, swoje powiedział i on nie musiał ani głosu podnosić, ani wyzywać, ani się kłócić. I moja mama szanowała go za to. I ona no, gdy zwarto niestety, poczuła się bardzo bezradna bez niego. Zasada jest taka, że nasze nastawienie powoduje jakaś atmosfera. Gdyby mój tata nie umiał naprawiać atmosfery, to myślę, że z mamą nieraz bym się pokłócił. Nieraz, bo po prostu ona swoje, ja swoje, więc co robi młodzieniec wtedy? Słucha rodziców, czy trzaska drzwiami i wychodzi sobie na dzień albo na dwa? No wychodzi, no przecież nie będzie ciągle wysłuchiwał na tej zasadzie, że starzy są z innej epoki i oni ciągle się tam czepiają czegoś, nie? Więc jak w czymkolwiek, gdziekolwiek masz jakąś urazę, odrzucenie, czujesz się gorszy, tak ten starszy syn, do Pana Boga z tym przychodzimy, okej? Okay? Pochylmy nasze głowy. Dobry Boże, chcę podziękować Tobie za te wspaniałe historie, które opisane są w Piśmie Świętym. Panie, my dziękujemy za to, że z tej historii o synu marnotrawnym możemy też spojrzeć jak w lustro na swoje własne życie. I dziś nie chcemy, Panie, naśladować postawy starszego syna. Nie chcemy, Panie, gubić relacji. Nie chcemy żyć w zacięciu. Nie chcemy być tymi, którzy się gniewają. Nie chcemy być tymi, którzy rujnują relacje poprzez własne emocje. Panie, wybacz nam te miejsca, gdzie pozwoliliśmy, żeby uraza i pretensje i żale brały górę.
Wybacz nam, Panie, bo powiedziałeś, abyśmy wzajemnie się miłowali. Powiedziałeś w swoim słowie, żebyśmy byli tak bardzo jedno, jak Ty z Ojcem jesteś jedno, Panie Jezu. Dlatego przepraszamy za miejsca, gdzie psuliśmy, gdzie nie reagowaliśmy, gdzie nie odnawialiśmy. Wybacz nam, Panie. Wybacz nam, Panie. Boże, naucz nas takiej dobrej relacji miłości, takiej prawdziwej, braterskiej, siostrzanej miłości. Naucz nas, Panie, tej jedności i współpracy. Naucz nas, Panie, też tej radości, że mamy siebie nawzajem, że mamy braci, mamy siostry, Panie, w tym mieście, że mamy i znamy i możemy z nimi spotykać się ludzi, z którymi Ciebie wielbimy, z którymi Ciebie, Panie, wysławiamy, błogosławimy Cię, Panie. Dziękujemy też za naszych braci i siostry, bo w wielu wypadkach, Panie, w życiu oni nam pomagali, oni nas pocieszali, oni się o nas modlili, Panie. Dziękujemy za to z całego serca, że dałeś nam Kościół, Królu. Aleluja. Amen. Amen.